Cześć, witam Was z festiwalu ciężkiej muzyki metalowej, czyli Brutal Assault. Więc zadajemy sobie pytanie, czy tutaj na tym festiwalu będzie warto coś zjeść, czy w ogóle będzie jedzenie i jeśli tak, to co będzie warte uwagi? Langosz to jest coś, co zostało w Czechach, czeskim street foodzie obecnym w bardzo, bardzo wielu miejscach, ale jest to spadek austro-węgierski, bo rzekomo ta potrawa pochodzi, ma pochodzenie węgierskie. Jak wiadomo, było kiedyś sobie cesarstwo austro-węgierskie, w którym też i część Polski oczywiście była, ale langosz w Czechach jest wszechobecny na prowincji, na festynach, jako generalnie chyba ich pierwszy street food, tak jak u nas zapiekanka, tak w Czechach to był langosz. Wydaje się, że jest to bardzo prosta potrawa do zrobienia, bo cóż więcej tam potrzeba, jak oprócz gotowanych ziemniaków, mąki i jakiegoś oleju. Ale będąc w różnych miejscach, okazywało się, że jednak langosz mógł sprawiać trudności wielu osobom, które za niego się zabrały. Na Brutal sprawdzamy langosz, który wydaje, będzie się wydawał bardzo dobry. Zaraz zobaczymy, jak to wypadnie. To mamy jedną z typowych czeskich potraw fast foodowych. Jest to langosz na głębokim tłuszczu robiony ze śmietaną i pół na pół z tatarskim sosem, z czosneczkiem, posypany serem i ketchupem. Nie jest to dietetyczna potrawa, ale jest na pewno rozpływa się w ustach. No to próbujemy, nie? Dobre, bardzo dobre. Puszczutki jak pączuszek. No tak. No ma to bardzo oryginalny smak. Wiadomo, jest robione na głębokim tłuszczu. Ale jest to coś, co pomoże wielu ludziom przetrwać. 5 dni festiwalu. Próbowanko? Bardzo dobre, świeżutki, chrupiące. O, już muszę wyjść. Nie da się powstrzymać jedzenia. Wszystkie świnianki się aktywują. Bardzo dobre. Polecamy.